A gdy mam czas dla siebie, to... leniuchuję i czytam książki. A nie, właśnie się pakuję i jadę w góry, no, których wcale nie mam daleko z Wrocławia, także jestem tu bardzo często po czeskiej stronie, po polskiej. I tak najczęściej spędzam mój wolny czas. A ulubiona książka? Potęga podświadomości Markiego. Chyba taka nie istnieje, ale na pewno jest ulubiony autor. Jest nim Marek Krajewski, tutaj nasz wrocławski autor kryminałów. Po prostu każdego kryminału wciągam co najmniej w jeden, max w dwa dni. No, bywały ulubione książki, ale one się zmieniają z wiekiem. Także wolę tutaj o ulubionym autorze mówić. Lato czy zima? Zdecydowanie lato. A zdecydowanie zima. Kocham, 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 kocham. Trzy rzeczy, jakie zabrałabyś na bezludną wyspę. Ukochaną osobę, patelnię i zapałki. Nóż do krojenia, najlepiej szefa kuchni, który pomógłby mi też na pewno w przetrwaniu. Masło bym wziął, bo lubię masło. I mój zakwas, żebym mógł piec chleby na zakwasie. No, na bezludnej wyspie nie byłoby drożdży, także pozwoliłby mi to przetrwać i mógłbym piec chleby.